co zrobić, żeby wśród młodych ludzi taki sport jak boks ciekawy propagować? Przede wszystkim stworzyć warunki tym ludziom, że mogli to, taki, ten sport trenować i stworzyć też na pewno za drugą sprawą stworzyć bodźce do tego, żeby chcieli trenować. Warunki to jest to, że po prostu nie ma sal w Polsce. Ci ludzie, te kluby, które ja znam, które ja też, moja fundacja sponsoruje, borykają się nawet z miejscem w ogóle, gdzie mogą trenować. Dostają to salę raz na trzy razy w tygodniu, na półtorej godziny. Jest to po prostu za mało. Nie ma możliwości. Są sale, które są komercyjnie wypożyczane ludziom, którzy mają pieniądze, którzy z szefą firm czy menadżerom firm, którzy sobie pograją w piłkę, którzy poboksują sobie na workach, ale nie ma to jest odpłatnie, a nie ma po prostu stworzonych takich możliwości, tak jak to było kiedyś za komuny jeszcze, za moich czasów, gdzie można było trenować, gdzie było bardzo dużo tych miejsc. Jest to dla mnie wielki problem, boli mnie serce, że tak mało ludzi się garnie do sportu, dzisiaj jest troszkę, świat się zmienił. Życie się zmieniło też w Polsce i jest tym chłopcom się, tym młodym ludziom, czy młodym dziewczynkom, czy chłopcom, nie chce się po prostu męczyć. Ale trzeba ich zaszczepić, trzeba próbować. I mi się wydaje, że ja mówię, z takich ludzi, ja dlatego też tutaj jestem, między innymi, żeby też zapropagować to, żeby zreklamować trochę boks, że jestem, dużo się pokazuje i myślę, że tacy właśnie ludzie jak Diablo, Podarczyk, czy jak Snarski, którzy to są w sumie dinozaurami już, ale mimo wszystko przychodzą i też się pokazują i też oni reklamują ten sport.